Jakiego Boga potrzebujesz? Boga, który jest silny, mocny, jak błyskawica, jak huragan? Czy Boga, który przychodzi, jest delikatny i łagodny, jak płynący strumień? W Ewangelii Jana w 11 rozdziale czytamy historię dwóch sióstr i ich brata Łazarza, który umarł. I oto pojawia się Jezus, który spotyka na początku jedną siostrę Martę, a później spotyka drugą siostrę Marię. I w zasadzie one przychodzą do Niego z tą samą kwestią, mówiąc do Niego: Panie, gdybyś tu był wcześniej, nasz brat by nie umarł. To samo zdanie, to samo wyzwanie, ale okazuje się, że Jezus do Marty mówi coś zupełnie innego, co mówi do później siostry Marii. Do Marty mówi o tym, że słuchaj, ja jestem zmartwychwstaniem, który ma moc, który ma siłę, jestem w stanie zmienić tą sytuację. Natomiast do Marii w zasadzie nie mówi nic. Spotyka ją taką, jaką ona jest, po prostu z nią płacze. Czasami potrzebujemy Boga, który jest silny, mocny, a czasami po prostu jest tym, który zna nas i spotyka się z nami i po prostu z nami płacze.